Informacja o śmierci Barbary Chorawianki obiegła media 20 września 2024 roku. Aktorka została pożegnana przez bliskich podczas skromnej uroczystości, w której wzięła udział m.in. Anna Seniuk, co wzbudziło wiele emocji. Pogrzeb Chorawianki odbył się tydzień później, 27 września. Barbara Chorawianka znana była przede wszystkim z kultowych produkcji takich jak Stawka Większa niż Życie oraz W Labiryncie. Ostatnie miesiące swojego życia spędziła w jednym z warszawskich szpitali. Choć cieszyła się ogromną popularnością, na długo przed swoją śmiercią zrezygnowała z poważnych ról, a jej ostatni występ miał miejsce w 2016 roku w serialu na Dobre i na Złe. Ceremonia pogrzebowa była skromna i pełna intymności. Ciało aktorki skremowano, a Ene, w której się znajdowało, została ozdobiona białymi kwiatami. Rodzina zdecydowała się na minimalistyczny wystrój, aby spełnić ostatnią prośbę zmarłej aktorki. Mimo, że Barbara Chorawianka była osobą niezwykle znaną i cenioną, jej pogrzeb miał charakter osobisty, co podkreślało intymność chwili i szacunek dla jej życia i kariery. Zgodnie z wolą zmarłej, zamiast kwiatów, Rodzina prosiła o datki na rzecz pomocy kobietom ofiarom wojny w Ukrainie. Można je było przekazać do wystawionej w czasie pogrzebu puszki lub na konto polskiej akcji humanitarnej, co podkreślało charytatywny charakter ceremonii. Na pogrzebie Barbary Chorawianki pojawiło się kilka znanych postaci. Jedną z nich była 81-letnia aktorka, którą szersza publiczność może kojarzyć z serialu 40-latek. Przybyła podpierając się kulą, co świadczyło o jej determinacji, by pożegnać koleżankę. Inną osobą, która wzięła udział w uroczystości, była Joanna Szczepkowska, bliska przyjaciółka chorawianki. Wzruszające słowa, które Joanna wygłosiła podczas pożegnania, ukazały głęboki szacunek i miłość do zmarłej koleżanki. Basia dokonała wyboru w swoim życiu, miała wszystkie atuty, by być w pierwszym rzędzie i błyszczeć jako gwiazda sceny. Schowała się w cień z miłości, po to, by stworzyć dom dla swojego, jak sama mówiła, męża, przyjaciela, kochanka i syna. Siłą rzeczy była też żoną, przyjaciółką, kochanką i matką, powiedziała Szczepkowska, oddając hołd niezwykłej osobowości chorawianki oraz jej życiowym wyborom. Takie wspomnienia pokazują, jak ważną postacią była Barbara Chorawianka w życiu swoich bliskich i w branży artystycznej. Jej decyzje i poświęcenie dla rodziny będą pamiętane przez tych, którzy mieli zaszczyt ją znać.